Jezusie. Dziękuję Ci za manifestację Twojego Świętego Ducha na tym miejscu. Dziękuję Ci, że uszy tych ludzi są otworzone, że ich oczy widzą, że ich serca przyjmują Ewangelię. Kochani, Bóg w Jezusie Chrystusie świat ze sobą pojednał. To, co dzisiaj słyszycie, to jest Boża prawda płynąca z ducha do ducha. Dzisiaj do Twojego serca mówi Bóg. Przyszłem do Ciebie właśnie dzisiaj. Jeśli mi otworzysz Twoje serce, zamieszkam w Tobie. Żaden grzech nie będzie nad Tobą panował. Nie będziesz miała przymusu zakupów, a potem wielkiego doła. Nie będziesz budził się na kacu z wyrzutami, że po raz kolejny zdradziłeś swoją dziewczynę. Bo On swoją ofiarą krwi przelanej na krzyżu zakrył każdy Twój błąd. Jeśli tylko przyznasz się do tego Boga, o którym Ci mówię, a tylko On jest Bogiem, Jezus Chrystus, to urodzisz się na nowo. Duch Święty zamieszka w Tobie i zostaną Ci wybaczone wszystkie Twoje grzechy. Po śmierci spędzisz wieczność z Ojcem. Kochani, nigdy nie szukałam Boga. Byłam dziewczyną twardego karku. Wyszłam na ulicę, mając 15 lat. Alkohol, leki, narkotyki. Piłam, czpałam 18 lat swojego życia. Nie trzeźwiałam. 33 lata miałam, kiedy umierałam. I dopiero na łożu śmierci zgięłam swój kark. Powiedziałam: Boże, ratuj mnie! Bo zobaczyłam diabła, który po mnie przyszedł. I zostałam w sekundzie przekonana na tamten czas o tym, że idę prosto do piekła. Przeżyłam, kochani, długą wędrówkę jeszcze na po tej ziemi. Przebyłam za nim 3 lata temu. Musiałam znowu klęknąć, bo byłam w religijnym systemie tego świata, w grupach dla ludzi uzależnionych, niby trzeźwych, ale zniewolonych. I zawołałam, że Cię szukam i że Cię potrzebuję i że jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź. Bóg odpowiedział, usłyszałam prostą Ewangelię o Jezusie, który przyszedł na ziemię w ciele jako człowiek, poszedł na krzyż Golgoty i tam umarł za mnie, za alkoholiczkę, narkomankę i lekomankę. On stanął i powiedział: biorę Małgosię na siebie, Ojcze, to moja dziewczyna. Kochani, wierzę w to głęboko, że Duch Boży dotyka waszych serc. Znam setki ludzi, którzy mówią, że wystarczy być dobrym człowiekiem. I takimi ludźmi jest piekło wypełnione dobrymi ludźmi. Bo grzechem na śmierć jest to, że nie pojednałeś się z Jezusem, kiedy słysząc te słowa. Kochani, wybierzcie życie, bo to, co do was głoszę, to są słowa, które decydują o twojej wieczności. Pełna Ewangelia to nie religia, która ci głaszcze i mówi, że będzie dobrze, bo nie będzie, jeśli nie oddasz życia Jezusowi. Kiedy będziesz siadał 24 w to święto do stołu wigilijnego, zastanów się, co świętujesz i co mówi Słowo Boże.
czy znasz Jezusa i czym dla ciebie jest ta tradycja. Zastanów się, czy twoje życie jest zgodne z tym, co wyznajesz w swoim sercu, siadając i dzieląc się tym opłatkiem. Jest tylko jedna prawda, kochani. I ta prawda ma imię Jezus Chrystus i może ciebie wyswobodzić. Jeśli dziś zawołasz i zapytasz się, czy to, co ja mówię, jest prawdą, a Bóg cię nie zostawi i objawi ci siebie. Wierzę, że masz szukające serce. Wierzę, że jesteś mądry. Wierzę, że szukasz w swoim życiu prawdy. I przez moją wiarę ja, Ojcze, dziękuję ci za te nowonarodzenia. Ja dziękuję ci za te Boże sny, ponad naturalne okoliczności, sytuacje, które będą prowadzić tych ludzi do poszukiwania ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.